Pożar czołgów na A6. Nowe ustalenia. Pożar czołgów na autostradzie A6. Słychać było wybuchy. Spłonęły dwa czołgi przewożone na lawetach na autostradzie A6. Nad drogą widać było kłęby czarnego dymu. W okolicy słychać było także wybuchy. Przyczyną zdarzenia było prawdopodobnie zderzenie dwóch lawet. Droga w kierunku granicy została zablokowana. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Zdarzenie miało miejsce około 11:45 na autostradzie A6 na wiadukcie przy osiedlu Bukowym. Zderzyły się dwie lawety jadące w konwoju wojskowym. Doszło do pożaru, czołgi nie przewoziły amunicji. Pożar został opanowany ok. 12:20. W wyniku tego zdarzenia ruch w kierunku granicy został zablokowany na autostradzie. Po ugaszeniu pożaru i opadnięciu emocji kierowcy dwóch samochodów ciężarowych zdecydowali się na przejazd do szpitala w celu diagnostyki, poinformował na antenie Polsat News kapitan Franciszek Goliński z KWP PSP w Szczecinie. Mechanizm całego zdarzenia będzie ustalała policja. Za szybko mówić o bezpośredniej przyczynie. Był to ciąg nieszczęśliwych zdarzeń, podkreślił rzecznik strażaków. Eksplodowały opony. Na opublikowanych w sieci nagraniach słychać wybuchy. Jak wyjaśniły służby, to eksplozje opon, nie amunicji. Radio Szczecin informowało, że korek na autostradzie sięga do Puszczy Goleniowskiej. Kierowcy szukają objazdów przez Kliniska, Pucice i Załom. W tych miejscach także tworzą się korki. Zagrożenie zostało już opanowane. Teraz trwa udrożnianie ruchu, dodał kapitan Goliński. Zdjęcia ze zdarzenia opublikował na Twitterze m.in. europoseł Kobarto Szarłukowicz. A u nas w Szczecinie normalnie. Dwa czołgi się zderzyły. Na autostradzie. Kilka wybuchów. Jak to w sobotę? Na autostradzie, napisał.